Czujesz się ikoną sportu? Ja do końca jeszcze nie jestem świadoma tych moich osiągnięć w sporcie. Ja tak sobie myślę, że pewnie jak zakończę karierę sportową, wtedy to zacznę odczuwać. Mistrz młotu. Jest ikoną polskiego sportu. Wiele lat wspaniałej kariery i wiele wspaniałych chwil dla Polski. Będzie powyżej 80. Dwa, trzy lata temu sobie dopiero uświadomiłam, że ja zdobywam medal dla siebie, to też dla innych. I to są, kiedy słyszysz na przykład na ulicy, że a pani Anito, gratulujemy, dziękujemy, że pani tyle robi dla naszego kraju, że pani rozsławia, że pani nas tyle radości wnosi, no to jest to coś wspaniałego. Jestem jedynym trenerem, który jeszcze nie dostał młotem. Zdarza jej się pobić rekord? W Arłamowie pobiła rekord. Młotem 3-kilowym rzuciła 94,05 w tym roku. Pobiła rekord o 4 metry, ponad 4 metry. Wszyscy mówią o tym, że ona jest tytanem pracy, tak jest? No jest, bo postawiła na sport. W 100% w zasadzie się podporządkowała pod reguły gry. Nie ma żadnych z jej strony wyskoków w bok, tak jak to się mówi, którym się zdarzają. Wie, czego chce. Więcej przebywam za nią niż ze swoją żoną. Jest to około 330 dni w roku. Tak to wygląda dzisiaj. W sumie oddałam 14 rzutów, natomiast na treningach oddaję, zależy mi, jaki jestem okresie przygotowawczym, między minimum 40, maksimum 80 i tak w dzień. Jak na złotą medalistkę, to trochę tu obskurnie, co? No jest. Ja się przyzwyczaiłam do tych warunków, jakie mamy tutaj. Tu jest twój skarbiec? Tak. Którym złota zdobyłaś? Tu akurat nie ma tego. Masz rękawicę, która jest twoim talizmanem. Coś jeszcze jest takim talizmanem, które zawsze jest? Rękawica, do tego mam zawsze bransoletki, które dostaję od swoich przyjaciół na zawody. To jest też fajne. Gdyby na przykład mi zapomniała założyć na zawodach takiej bransoletki, to już by mi było naprawdę źle. Anita Włodarczyk, duma polskiej lekkoatletyki. W czasie realizacji tych kulis sławy dwukrotna złota medalistka Igrzysk Olimpijskich. Wielokrotna mistrzyni świata, Europy i Polski. Ustanowiła kilka rekordów świata i sama je pobiła. Złota Anita pochodzi z Rawicza. To się wszystko zaczęło. Tu się rodził twój talent? Tu? Tak, tam mieliśmy salę gimnastyczną w tym treningową siłownię w tym budynku. Ile miałeś wtedy lat? Wtedy miałam 16, dosyć późno. Zaczęło się od pchnięcia kulą, później rzut dyskiem. Z tego miejsca dysk mi wyleciał i pamiętam, że raz uderzyłam w Forda Fiestę. Do dzisiaj pamiętam taki błękitny kolor. I co zrobiłaś? No i się nie przyznaliśmy, no. To jest to twoje koło? Tak. Tutaj powstawały pierwsze obroty. Podstawówkę ukończyła w Rawiczu. Swoją sportową przygodę zaczęła od żużlu na rowerach. Potem była lekkoatletyka w rawickim klubie Kadet i AWF w Poznaniu. Anita miała dwie pasje – sport i ortografia. Ona zawsze była ukierunkowana na sukces? Raczej tak. Ortografia, tak jak już pani ją wzięła w pierwszej klasie, to już ja miałam przepieprzoną. Non-stop musiałam z nią to tylko pracować, bo były konkursy. Ona już twierdziła, że ona to musi wygrać. Dobry. Dzień dobry, to ta Izba Pamięci tutaj jest w tym pokoju? Tak, Izba Pamięci. Najcenniejszy medal. O, tutaj najcenniejszy. To jest... Ja mam. Zrio. Od córeczki dostałam. Oryginał? Nie. Wiesz co? Oryginał ma. Oryginalny ma ona, ale zrobiła rodzicem. Tak.